Kolejki do lekarzy wzrosły o pół miesiąca. To jest to bardzo duża różnica w porównaniu do poprzednich badanych okresów. Od 2012 roku mieliśmy do czynienia z pewną stabilnością, jeśli chodzi o długość tych kolejek. Te kolejki oczywiście w dalszym ciągu były zbyt długie. Teraz ten czas oczekiwania urósł dość gwałtownie. Rekordzistą pod względem długości czekania na wizytę u lekarza specjalisty są to choroby związane z endokrynologią. Tam czeka się prawie rok, bo 11 miesięcy dokładnie na wizytę. I co istotne, w porównaniu do poprzedniego badanego okresu, czas oczekiwania wzrósł tam prawie o połowę. Czeka się także długo na otolaryngologię. Czeka się tam ponad 7 miesięcy. Tylko w 7 przypadkach doszło do skrócenia czasu. Między innymi na przykład krócej czekamy na wizytę u lekarza okulisty. W przypadku 11 aż dziedzin medycyny ten czas oczekiwania się wydłużył. Najkrócej, bo 2 tygodnie czekamy na wizytę, jeśli chodzi o opiekę paliatywną.